Dzień dobry. Cześć. Trwa 19 ogólnopolski tydzień głośnego czytania dzieciom. Dlatego chcielibyśmy razem z Filipem przeczytać Wam bajkę Mops Klops. Klops był zwyczajnym mopsem i powiem Wam z przykrością, był wielkim samolubem owładniętym chciwością. Mops i Jamniczek Miłek mieszkanko mieli małe. Czy Klops był trochę miły? Odpowiem krótko. Wcale. Powiedział biedny Miłek. Fajne zabawki masz. Lecz Klops zawarczał tylko. Są moje, ty tu nie grasz. Może weselej razem pobawić się. Do Klopsa Miłek rzekł. Lecz Klops się tylko wściekł. Nie, to moje są zabawki. Ogłuchłeś? Tylko moje, z daleka trzymaj łapy, parówko, to nie twoje. Chcesz, bym się z tobą dzielił? Wiem, w co pogrywasz sobie. Nigdy tego nie zrobię. Nie chcę, przysięgam tobie. To mówiąc, zabawki zaczął zbierać, budując wielki stos. I uf, i puf, i buch, prychając przy tym w głos. Gdy wreszcie je zgromadził, wielką wieżę, ze szczytu uśmiechnięty, zawył, triumfując szczerze. Tutaj nic mi nie możesz zabrać. To moje, 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 więc czemu nie chcesz wiać? W tej samej jednak chwili, ojejku, co się dzieje? Nasz Miłek zauważył, że stos się strasznie chwieje. Uważaj, krzyknął Miłek. Lecz oto wielki strach, bo mopsy nie pofruną, a zrobią tylko bach. I wszystko się zmieniło, szczęśliwy mówię wam, pod każdym prawie względem prawdziwą przyjaźń znam. Klops dzielił się zabawkami z Miłkiem, swym przyjacielem i razem tak się bawią, podczas gdy Klops zdrowieje. Dziękujemy Wam bardzo i przypominamy o codziennym czytaniu książek dzieciom i zapraszamy Was do biblioteki.